Dr Piotr Hubert od początku swojej pracy zawodowej, czyli 1974 roku, jest związany ze specjalistycznym szpitalem miejskim imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeszedł wszystkie stopnie awansu zawodowego od młodszego asystenta do koordynatora oddziału chirurgii. Mimo odejścia na emeryturę nadal operuje pacjentów, leczy ich i wspiera. Tak jak go nauczyli na początku kariery zawodowej wybitni lekarze. Miałem szczęście pracować z wybitnymi chirurgami toruńskimi, z panem doktorem Stefanem Myszką, z doktorem Tadeuszem Nowickim, z panem doktorem Danielem Żobeckim, pod którego kierownictwem zrobiłem specjalizację z chirurgii. Dr Piotr Hubert jest jednym z twórców odrodzonego samorządu lekarskiego w naszym regionie. Wielokrotnie pełnił różne funkcje w samorządzie lekarskim, od delegata po wiceprezesa. Był też desygnowany przez Izbę Lekarską na kierownika specjalizacji oraz opiekuna młodych kadr medycznych. W życiu kieruje się jedną z zasad: najważniejszy jest pacjent, a przysięga Hipokratesa nie straciła na aktualności. My, nauczyciele, powinniśmy wpajać młodzieży, że to pacjent jest najważniejszy, i przekazywać to nie tylko doświadczenie zawodowe, fachowe, ale też i postępowanie etyczne.